Cześć, ja jestem Sarch i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Bioshock Infinite. Jesteśmy w magazynie Byczy Dom i naszym zadaniem jest tutaj odnaleźć skonfiskowane narzędzia Chenlina, więc ruszajmy. Zobaczymy, co tutaj znajdziemy właściwie. Wchodzimy przez to. Ok, myślałem, że może się alarm jakiś włączy, ale jednak nie. No i tradycyjnie, eksplorujemy wszystko po drodze. Zobaczmy, którą stronę musimy iść. Tamtędy. Ale tu jeszcze coś jest, więc na pewno sobie zerkniemy. Przeszukajmy te biurka wszystkie. Czemu by nie? Jest też kinetoskop. A więc obejrzyjmy sobie kolejny film. No proszę. A więc coś na temat Daisy Fitzroy. Ciekawa sprawa. Okej, i tak się teraz zastanawiam, czy nie wypróbować by sobie innej broni. Tak dla pokazania wam przede wszystkim. A nie, czekajcie, bo to jest ten sam karabin. Chyba. Teoretycznie to jest karabin samopowtarzalny, więc to jest coś innego. Coś takiego. Oj, nie wiem, czy przypadkiem alarmu przez to nie wzbudziłem. Ale w każdym razie broń wygląda podobnie, więc jednak może nie będę używał tego karabinu. Ale z czasem, jak znajdę coś innego, to spróbuję wam to zaprezentować, żebyście po prostu widzieli, jak poszczególne rodzaje broni się prezentują. Ja też chcę sam sprawdzić, która z nich mi będzie najbardziej odpowiadać, szczerze mówiąc. Tak więc ruszajmy dalej. Oho, no właśnie, oni to słyszeli, niestety. Spadajmy w takim razie. Tutaj załatwmy wszystkich. Trzeba przyznać, że kartaczownica jest naprawdę świetna w niektórych sytuacjach. I to się też teraz udowadnia jeszcze bardziej. Dobra, gdzie są kolejni? Tam jest jeden. Tutaj kolejny. Dobra, przeładujmy to szybko. Tam jest jeszcze. Tak jest. Bardzo fajnie, że mam teraz tak dużo naboi w magazynku. Nie muszę tak często tej broni przeładowywać. Jest na pewno ważna sprawa. O kurczę, spadamy na razie. Dobra, rzućmy mu parę razy z kartaczownicy. No jeszcze raz. Kurczę, powinienem go oczywiście z tyłu atakować, no ale już teraz nie chciałem go obchodzić. I wykorzystałem zwyczajnie kartaczownicę. Jest korbacz, ale korbacz to już używaliśmy. To jest taki wielki minigun właściwie. Dobra, możemy na razie go poużywać. On jest naprawdę świetny, tylko że właściwie nie przydaje nam się na długo, bo strasznie szybko ta amunicja się wykorzystuje. Dlatego jednak chyba z powrotem wezmę karabin maszynowy. Chociaż nie, dobra. Wezmę korbacz, a później zabierzemy sobie coś innego. Tu jest też karabin maszynowy znowu. I co my tu jeszcze ewentualnie mamy? Ja tu muszę iść w którą stronę? Domyślam się, że... A patrzcie, no tędy, okej. Czyli tam jeszcze na górę zerknę sobie w takim razie. Pistolet też już wam pokazywałem na początku gry i to całkiem sporo. Więc nie będę go zabierał. A czy jest tutaj coś jeszcze ewentualnie? Akurat tutaj to raczej nie. Jest jeszcze ciało do przeszukania. Już tradycyjnie nie mogę wszystkiego zabierać nawet. Bo mam pełny ekwipunek w niektórych przypadkach. O proszę. Ciekawa sprawa. Jest safe, ale otwarty. Myślałem, że da się go jeszcze otworzyć. Dobra, cóż my tu jeszcze mamy ewentualnie? Korbacz, okej. Dobra, to zerknijmy w takim razie jeszcze na górze. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Oho, jest jeszcze jeden przeciwnik. Tam jest kolejny. Ale zwróćcie uwagę, jaka świetna jest to broń i jak szybko potrafi wyeliminować wroga. To jest akurat świetna sprawa, naprawdę. Dobra, cóż my tutaj mamy? Walka nie można otworzyć? Serio? Przecież nie walczę. A, jeszcze jednak jest koleś jeden. Dobra, ale chyba teraz jest po wszystkim, więc będziemy mogli sobie otworzyć to, jeśli mamy dużo wytrychów. 5 wytrychów wymaganych, a ja mam 7, więc użyjemy teraz.
Tak jest. No i zobaczmy, co my tutaj mamy. Tradycyjnie jest esencja oraz wyposażenie. No może nie tak tradycyjnie, bo nie zawsze są te obie rzeczy. Proszę bardzo, tarczę już niedługo sobie na maksa ulepszymy. Bardzo fajnie. Spójrzmy na wyposażenie jeszcze, zobaczymy co tym razem. Nowe nakrycie głowy. Przyspieszasz, gdy twoja tarcza zostaje zniszczona. Szybkość plus 50% przez te 5 sekund. A sam aktualnie... Podpalenie wroga w walce wręcz. Szczerze mówiąc, już coraz mniej używam walki wręcz, więc tym razem będę sobie używał tego nowego nakrycia głowy. A więc będę szybszy, jeśli moja tarcza będzie zniszczona, co pomoże mi łatwiej uciekać przed wrogami, żeby sobie tarczę zregenerować. Bardzo fajna sprawa. Granatnik jest. Tak się zastanawiam, czy go nie użyć. O, kurczę. Z jednej strony to ta tarczownica jest naprawdę świetna. Znaczy świetna, no bardzo dobrze się mi spisuje. Ale chyba dla odmiany to ją wypróbuję jednak. Chyba, że tu jest karabin jeszcze. To wiecie co? Wypróbujemy sobie w takim razie karabin. O właśnie, to jest coś innego niż karabin maszynowy. I zobaczymy, jak będzie się sprawować. Na razie myślę, że to będzie wszystko. A zostawię sobie tutaj tego pseudo minigana. No i ruszajmy teraz do celu w takim razie. Czyli tutaj na dół będziemy schodzili. Chociaż jeszcze tutaj coś jest, zwróćcie uwagę. Jest voxofon. Tu jest jakiś pokój przesłuchań, ale najpierw wysłuchamy sobie voxofonu, który został nagrany przez Daisy Fitzroy. They argued some fierce at night, Lady Comstock and a prophet. Could never make out what it was about from my bunk though. After the worst, I seen she ain't left for morning prayer. So I crept upstairs to check in on her. Like a fool, I lingered. Scullery maid was what they called me when I walked into Comstock House. Murderer was what they shouted when I ran out. Okej, no i nagranie z 12 lutego 1912 roku, czyli całkiem niedawno. Być może to jest powiązane z tamtym nagraniem, z tamtym filmem, który widzieliśmy na początku odcinka, kiedy ona uciekała. To być może było tuż po tym, jak po tych wydarzeniach, które tutaj zostały opisane w tym voxofonie, kto wie. Warto sobie tutaj łączyć to wszystko. Co to jest? Wow. Dowody zbrodni. Okej. Ciekaw jestem, czy chodzi o to, co zrobiła Daisy Fitzroy właśnie. Dwa wytrychy. I czy coś jeszcze tu ewentualnie jest? Pełne zdrowie mam. Dobra, czy to będzie wszystko? W takim razie schodźmy wreszcie na dół. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Przeszukamy biurko. Okej. Jest tutaj ktoś? Na razie nikogo nie widać, szczerze mówiąc. Dobra, a więc w takim razie tam są narzędzia, z tego co Elizabeth powiedziała. Więc bardzo fajnie, ale zobaczymy. Pewnie jeszcze będą jakieś komplikacje tradycyjnie, więc przygotujmy się na to. Kto jesteśmy naprawdę pomagając by zdobyć broń dla Vox Populi? To pomoże nam. Daisy może zrobić zmianę, nie? Zrobić rzeczy lepsze dla ludzi tutaj. Pewnie. No dobra. Strasznie jestem właśnie ciekaw, co tutaj się jeszcze wydarzy. Bo jestem praktycznie pewien, że nie będzie tak łatwo i nawet jak odnajdziemy te narzędzia, to jeszcze będziemy mieli sporo komplikacji. Patrzcie na to, tu są jakieś cele. O kurczę. Założyciele będą krwawić. O Jezu, jeszcze jakieś robaki. Kurczę. Zauważyłem. Dobra, idźmy dalej. Kolejna cela. Trochę się słońce tutaj przebija, ale nic poza tym tutaj nie ma. Dobra, tutaj też nic. A tu jest z kolei wejście. Then they must be back at the shop. Booker, if we go into this Terra, I don't think there's any turning back. Are you sure you want to go now? O kurczę, no to po raz kolejny musimy otworzyć następną wyrwę. Ciekawa sprawa, bo myślałem, że to było tylko takie jedno przejście,
A najwyraźniej w tej grze będziemy dość często przechodzić przez te wyrwy. I te wszystkie rzeczywistości się będą zmieniać. Ciekawa sprawa, naprawdę. Jasne, że chcę. W takim razie zaraz tam przejdziemy, bo nie mamy wyboru właściwie. Takie jest założenie fabularne. Tylko najpierw chciałem tutaj wszystko przeszukać. No i skoro to już zrobiliśmy, no to wobec tego przejdźmy. Chyba, że tu jeszcze coś jest. Ale widzę, że nie za bardzo. Dobra, no to otwieramy te wyrwy, co? Czekajmy. No proszę. Well, that did something. Come on, let's head back to the gunsmith and finish our deal. I aim to be on that airship and well shut of this place for long. Booker, if the Vox get their weapons, there's going to be a revolution just like Les Miserables. These people are gonna have better lives. Yeah. Dobra. Jest tutaj w ogóle mnóstwo broni, jak widzicie. Szczekacz, kurczę, to też mnie interesuje, wiecie? Ja jednak nie będę brał na razie tego karabinu, tylko wezmę szczekacza, bo on nie jest tak często spotykany, a jednak warto by go wypróbować. Proszę bardzo, jakie przybliżenie. Fajna sprawa. Zobaczymy sobie w takim razie, jak ta broń się spisuje, a innym razem sobie sprawdzimy zwykły karabin w takim razie. Całkiem sporo amunicji, no ale dobra. Tutaj nic nowego chyba nie ma, więc w takim razie wracajmy się. Wow. O kurczę, coś tam się dzieje ewidentnie. Nie wiem, czy to słyszycie, ale na zewnątrz dużo się dzieje, naprawdę. Oj, chyba wprowadziliśmy tutaj spore zmiany w tym świecie. Kurczę. Dobra, podnosimy voxofon. Zobaczymy, co tym razem będziemy tutaj mieli do wysłuchania. Znowu od Daisy Fitzroy. You ever see a forest at the beginning of a fire? Before the first flame, you see them possums and squirrels running through the trees. They know what's coming. But the fat bears with their bellies full of honey, well, you can't hardly wake them up from their comfortable hibernation. We're going to Emporium, and then we're gonna see what it takes to rouse them from their slumber. No i to było nagranie z 13 lipca 1912 roku. No i ruszajmy, zobaczmy, co tu się dzieje. Patrzcie na to. Po raz kolejny ci ludzie z krwawiącymi nosami. O kurczę, to wygląda przerażająco. Tak się zastanawiam, czy regenerują się jakieś przedmioty tutaj po tym przejściu do innego wymiaru. No bo jakby nie patrzeć, voxofon się pojawił. Wow. Cóż tu się dzieje, kurczę. Kurde. Dobra, przejdźmy, wyjdźmy stąd. Daisy's moved these people. Things can change, Booker, and we can be a part of it. I don't want to be a part of it. Once we get our airship, we'll be well shut in this place. Dobra, Elizabeth ma nadzieję, że tutaj coś dobrego się stanie, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy warto. Kurczę, myślę, że to krew. Nie wiem, czy warto tak temu ufać, że tu jest tak dobrze teraz. Kto wie, co tu się jeszcze pozmieniało? Co to jest? Kurczę. Czekajcie, może spróbujmy to zniszczyć? A nie, dobra. Myślałem, że to jest jakaś mina dosłownie, taka jak mina na morzu. Ale jednak nie. Dobra, wychodzimy stąd w takim razie. Elizabeth nieźle wyczuła ludzi z Shantytown. Aha, to już była. Był ten opis wcześniej. No i zobaczymy, jak to teraz wygląda na zewnątrz. Podejrzewam, że niezłe bitwy się tam dzieją teraz. Wow. Co tu się dzieje? O kurczę. Patrzcie na to. Tutaj ludzie walczą. Ludzie z Vox Populi. Kurczę, co tu się dzieje? Dobra, w takim razie spadamy stąd. Nie ma tutaj na co czekać właściwie. Ilu ich tu jest? Kurczę. Czyli do nich nie będziemy strzelać, bo jest zielony wskaźnik w ogóle. Zielony celownik. To oznacza, że są do nas przyjaźnie nastawieni. No i dobra, skaczmy, złapmy wstęgę. I spadamy stąd. W ogóle macie na dole napisy, bo jakieś wygłoszenia przez speaker
Mówi Daisy Fitzroy, ale szczerze mówiąc nie za bardzo to słychać wszystko. Dobra. Tutaj są kolejni. Dobra, załatwmy ich tutaj. Okej. Bardzo fajnie nam się teraz ta broń przydaje. Dobra, i tam jest też jeszcze wieżyczka. Też ją zniszczymy za chwilkę. O, właśnie. To idzie teraz bardzo szybko, zwróćcie uwagę. Naprawdę można je szybko wyeliminować tutaj. Jeszcze jest jeden. O kurczę, gień. Oj, troszkę się pakowałem niestety. Spadamy więc. Przesadziłem ewidentnie. Przeładujmy to szybko, bo już niedługo mi się skończy amunicja właściwie. Więc zbyt długo sobie jeszcze nie postrzelam. Dobra. Padli kolejni, tam jest jeszcze jeden. Tak jest. Pamiętaj, by używać wigorów. No właśnie, troszkę zapomniałem o tym właściwie, że tak powiem. Ale okej, wyeliminowani. Teraz możemy ruszać dalej, czyli tędy. O, dobra. Droga jest nam teoretycznie znana, bo już tędy szliśmy. Tutaj byli wcześniej ludzie uwięzieni, a teraz jest co innego. Dobra. You're Booker DeWitt, the hero of the Vox! Look at that poster. In this world, you're a hero. I remember I led the Vox. Slate and I burned down the Hall of Heroes. Booker, your nose. Hard to think. There's two memories in the same Booker, place. Booker, come back to me. We're going to find Daisy Fitzroy. And we're getting out of here on the First Lady. No dobra, musicie przyznać, że sytuacja się skomplikowała. Mamy tutaj Bookera, który jest teraz prawdziwym bohaterem. Powiedział, że ma dwa wspomnienia z jednego miejsca i jedno z tych nowych wspomnień po dostaniu się przez tą wyrwę to takie wspomnienie, że spalił wraz ze Slate'em salę bohaterów. A tymczasem wiadomo, że co innego też robił. Daisy Fitzroy słyszy twój głos, dołączę do Vox Populi. Ajajaj. No dobra, ruszajmy dalej. Naprawdę sytuacja się mocno skomplikowała i lepiej, żeby... Patrzcie na to. No cóż, naprawdę jesteśmy tutaj bohaterami, trzeba to przyznać. Okej, ale idźmy stąd. Wjedziemy tutaj tą windą na górę. Myślałem się, że tak muszę iść, tak? Czekajcie, jeszcze zepnę pewnie się. Dobra, najwyraźniej. Gdzie jest tutaj guzik? Tutaj. Dobra, puszczamy oczywiście obszar. Ruszajmy. Ciekawe, co zostaniemy w magazynie tym razem. Nie do końca. These folk need a better class of hero. When it comes down to it, the only difference between Comstock and Fitzroy is how you spell the name. Dobra. W takim razie wracamy do Finkton. Zobaczymy. Aż mi ciężko cokolwiek powiedzieć, bo naprawdę jestem sam troszkę zdezorientowany, chociaż oczywiście. Wszystko jest nam tutaj wyjaśniane, ale dzieje się naprawdę sporo. Mam nadzieję, że jeszcze jesteście w stanie się połapać, co tutaj się dzieje tak naprawdę. Ale to przenoszenie się między wymiarami powoduje, że naprawdę fabuła jeszcze bardziej nabiera na głębi. Hak towarowy. Dobra. Tutaj jest nasz, tak? Tak jest. Dobra, stąd nie będziemy chyba nic brać, bo tu już zabieraliśmy różne rzeczy. Chociaż, wezmę sobie piszczał. O właśnie, to jest taki pseudo-rewolwer właściwie. I też sobie go wypróbujemy wobec tego. Aha, tam jest aż. Załatwmy go w takim razie. Pięknie, jednym strzałem. A więc to jest naprawdę mocna broń. Jak to rewolwer zresztą, tu dużo mówić.
Okej, bardzo ładnie. Naprawdę fajna broń, trzeba przyznać. Okej, automat z pistoletem. Bardzo fajnie, udało się. Spróbujmy zniszczyć tą wieżyczkę tutaj. Aha, to strzela takimi trzema nabojami naraz chyba. Seriami trzy nabojowymi, czy jak to powiedzieć. Przeszukajmy to. Okej. Wow, tu jest jeszcze jeden. Kurczę, średnio się to wpisuje, może jednak piszczał. Okej, kilka razy go trafimy i w końcu padnie. Oj, to się unosi tak powoli. Dobra, udało się. Chociaż wiecie co? Wezmę tutaj, żeby jeszcze nam załadowało hak i przejdziemy sobie tędy. Dlatego, że chcę sprawdzić, czy tutaj czegoś nie ma. Poza tym ciałem oczywiście. Jest granatnik, który wcześniej już miałem i który chciałem podnieść. I chyba teraz podniosę, bo w sumie do piszczała już nie mam za dużo rzeczy. Znaczy, za dużo naboi. Ale wiecie co? Ta broń nie za bardzo mi się podoba, szczerze mówiąc. Nie zadaje zbyt dużych obrażeń, a niestety, ale strzela tymi seriami po trzy naboje. I troszkę to mi nie do końca odpowiada, szczerze mówiąc. Oj, nie chciałem tego robić. Sprawdzam sobie za to nasz dalszy cel, no i ruszajmy. Dobra, są automaty po raz kolejny. Możemy je jeszcze raz opętać? Tak jest. Zabieramy w takim razie pieniądze. No i dobra, cóż my tutaj mamy? Te wzmocnienia ciągle. Wiecie co, chyba muszę rzeczywiście więcej używać tych wigorów, bo ostatnio praktycznie w ogóle z nich nie korzystam, więc wybaczcie mi to. I właśnie chyba zamierzam sobie poużywać teraz trochę tutaj tego diabelskiego pocałunku. Przyda się to chyba. I zobaczmy tutaj wzmocnienie. Zasięg działania i obrażenia. Zwiększa zadawane obrażenia. No i właśnie może sobie to wzmocnimy w takim razie. Miałem tego nie robić, ale widzę, że inne figury na razie nie są za bardzo do ulepszenia. Więc na razie zostaniemy przy tym. Zobaczymy. Teoretycznie jeszcze drugie mogę ulepszenie wykupić, ale najpierw zobaczymy, jak się to będzie mi spisywać. Dobra, teraz amunicja jeszcze. Co ja mam aktualnie w ogóle? Jest granatnik i jest... Jak to się nazywało, kurczę? Szczekacz, to jest to. W takim razie weźmy sobie amunicję i jeszcze do granatnika. Dobra. A więc gotowe. No i zaraz sobie wypróbujemy, jak to wszystko działa. Tutaj chyba muszę użyć znowu dźwigni. Dobra. I don't know if I brought us to a world where the Vox had weapons, or I created one. Właśnie to jest zastanawiające, prawda? Na jakich zasadach działa to przenoszenie się między wymiarami? To mnie bardzo zastanawia tutaj. Tutaj też sporo ludzi, naprawdę. Dobra, ale wracamy w takim razie do warsztatu. Strasznie mi się nie podoba ta broń, powiem szczerze, kurczę. Oj, kurczę, sojusznika troszkę tutaj podbiłem. Ale okej, przeszukajmy ciało i ruszajmy dalej. Tu jest jeszcze jeden. Dobra. No proszę, cóż tu się dzieje, naprawdę? Prawdziwa wojna tak naprawdę. Przeszukujemy wszystko. Tam jest, kurczę, wieżyczka. Słabe obrażenia naprawdę. Weźmy sobie dwa wytrychy. I weźmiemy jednak karabin maszynowy, wiecie? Bo jednak to się najlepiej teraz spisuje. A wieżyczkę załatwimy granatem. Aha, to jest coś takiego. A więc granatnik działa trochę jak wyrzutnia rakiet. Podczas gdy kartaczownica bardziej przypomina taki nasz granatnik współczesny. Ciekawa sprawa. Okej. Przeładowane. Szczekacza właśnie będziemy sobie pozostawiać. Tutaj karabin jest teoretycznie i mógłbym przy nim pozostać. Wiecie co? Jeszcze wypróbujemy sobie karabin w takim razie. Bo obiecałem wam, że później sprawdzimy, więc tak też zrobimy. A jeszcze tutaj tym granatnikiem, przypominającym bardziej wyrzutnie rakiet, chcę się jeszcze trochę pobawić. Tutaj kolejny karabin maszynowy. Później sobie wymienimy z powrotem na karabin maszynowy w razie czego. Nie będzie żadnego problemu.
Dobra, to idźmy w takim razie tutaj do tego magazynu, do tego warsztatu. Wow, nie ma przejścia, patrzcie na to. I jest ciało. O kurde. To jest Chen Lin. No to nieźle. This is not what I meant to have happen. Elizabeth. They're dead, Booker. Come on. Let's leave this place. Let's go to the factory and get our airship. No to ładnie. This isn't our responsibility. None of it. You just opened a door to this world and we stepped through. Are you sure, Booker? Did I just bring us to a world where Chen Lin was alive? Or did I create it? I told you I always thought that my little trick was a form of wish fulfillment. I got my wish. To jest właśnie zastanawiające i strasznie mnie to ciekawi. Ja na jakich zasadach to działa. Oho, oni to teraz zniszczą? Czy ja muszę do tego podejść? Raczej nie. Poczekajmy więc. Okej. Okay. Cóż my tutaj mamy? Może podsłuchajmy jeszcze, co mówi Daisy Fitzroy. O kurczę, od razu się zaczyna akcja. Za bardzo sobie nie posłucham, więc ruszajmy dalej po prostu. Cóż my tu jeszcze ewentualnie mamy? Chyba nic ciekawego, zdaje się. Tutaj nic nie ma. Tu jest jeszcze ewentualnie automat, więc sobie może sprawdźmy. Po raz kolejny zabieramy sobie pieniądze. I zerknijmy. Aha, tu jest ta amunicja. To nie, w takim razie chyba mam praktycznie max, co mogę mieć. Chociaż zobaczmy lepiej. Tak, karabin jest max. A z kolei granatnik. Tylko jeden nabój mi brakuje. Dobra, zostawię to. No i ruszajmy. Załatwmy tutaj tych przeciwników kolejnych. A, rzeczywiście, jest patriota. W takim razie granatnik się przyda na niego. I to bardzo. Zaraz sobie tego użyjemy. Ruszajmy więc. Tam są wystawy medyczne, możemy sobie stworzyć ewentualnie. To się przyda, bo ja mam, kurczę, mało energii, prawdę mówiąc. Dejdźmy tam bliżej i zabierzmy sobie te zestawy medyczne. Dobra. Cóż my tu mamy? Jest kartaczownica po raz kolejny. Czyli to, co bardziej przypomina nasz współczesny granatnik właśnie. Jest też automat z rakietą. Dobra. Lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej. Okej. Okay. Ożeż, kurde. Spadamy, spadamy na razie. Zregenerujmy sobie trochę tarczy, lepiej. Nie no, trzeba przyznać, że ten karabin zwykły też można się trochę nim pobawić, ale jednak karabin maszynowy się spełnia najlepiej, zdaje się. Przynajmniej ja mam takie odczucia. Oczywiście każdy sobie swoją ulubioną broń wybierze. Dobra, podejdźmy do niego tutaj. Odpalmy go troszkę. Tak, jest. I jeszcze raz. No i bardzo ładnie. To było szybkie wyeliminowanie patrioty. Ale jest ich jeszcze więcej. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Dobra, tam jest jeszcze jeden. Okej, okay, wystarczy. Chociaż jeszcze są kolejni. Zwróćcie uwagę na to. Ajajaj. Cóż tu się dzieje? Kurczę, ciągle jakaś akcja. Przeszukajmy ciało. Dobra. Musimy otworzyć te bramy, zdaje się, właśnie. Zobaczymy, jak to się stanie teraz. Przeszukujemy jeszcze najpierw wszystko. Kurczę, co tu się dzieje? Wow! To chyba jakieś żarty. Ajajaj. Czy ja muszę iść tędy? Serio? Muszę zniszczyć ten sterowiec? No to nieźle. Ależ wybuchowy koniec odcinka teraz się zrobił. Czy ja w takim razie użyję sobie tego, tej broni? Czekajcie, jak to właściwie zniszczyć, skoro nie mogę za bardzo w nic strzelać? Czekajcie, zerknę tutaj. Aha, muszę chyba tutaj przelecieć, dobra. Właśnie zróbmy to. Niestety nie mam zbyt wiele naboi, więc to jest problem spory. No ale zobaczymy, jak go wyeliminujemy. O ile w ogóle zrobię to w tym odcinku, bo to też może być całkiem długa walka. A ja nie chcę też bardzo przedłużać materiału, szczerze mówiąc. No ale dobra, na razie jedźmy tędy.
Zobaczymy, co się dalej stanie. Okej. Tutaj na razie nie będziemy. O, dobra, dobra. Czyli lećmy tutaj. Dobra. Kurczę, zauważyłem, że ostatnio mi zaczęła gra przecinać znowu. Dzieje się całkiem sporo. Dobra, zniszczmy najpierw tą wieżyczkę. Tak jest. Tu jest jeszcze jeden gość. No i dobra, wyeliminowany. Uff. Czyli w takim razie załatwimy ten sterowiec od środka. Trzeba będzie zniszczyć silniki. Więc zaraz się tym zajmiemy. Wchodzimy tutaj. Oho, jest tu ich jeszcze więcej. Dobra, wyeliminowani. Zabieramy sobie sól. I użyjmy tutaj tego granatnika. Tu jest jeszcze jeden z przodu. A właśnie. A dobra, przeładujmy to najpierw. Jest też strzelba, której już dawno nie używałem, szczerze mówiąc. Co my tutaj mamy w ogóle? Tutaj akurat nic ciekawego chyba. Ja muszę iść tak w tamtą stronę. Ajajaj, co tu się dzieje? Dobra, podpalimy go. Wow, stary, odejdź ode mnie. Kurczę, skubaniec. A dobra, strzelajmy w niego. Już nie będę go zachodził od tyłu w takim razie. Dobra, przeładowanie i ostatni cios. Tak jest. To raczej ostatni strzał, powinienem powiedzieć. Jeszcze raz przeładuję sobie. I mamy karabin maszynowy. W takim razie wezmę sobie ten karabin. Bo jednak się teraz nie przyda. A jakby nie patrzeć, już wam to pokazałem, jak działa granatnik w tej grze. Raczej go nie będę używał, już wolałbym, szczerze mówiąc, kartaczownicę, która się lepiej spisuje. Ale jeszcze będę się nad tym zastanawiał. Zobaczymy, co będziemy mieli. O, właśnie, jest kartaczownica. W takim razie ten karabin zwykły też sobie usunę. Jednak wolę maszynowy. No i dobra, jest silnik. Spróbujmy go zniszczyć w takim razie. Bardzo ładnie. Okej, w takim razie spadamy, tak? Zróbmy to. Czekajcie, tędy? A nie, tutaj jakoś. Dobra. Będziemy skakać chyba, tak mi się wydaje. Złapiemy się wstęgi. Tak jest. No i cóż, czy ja mam iść tam? Chyba tak. Proszę, skandują nazwisko Bookera. Zobaczmy. Let's go find Daisy in the factory. The gates are open! Now let's take their heads! No to wchodzimy, panowie i panie. O kurczę, naprawdę Booker tutaj wyrasta na prawdziwego bohatera. Fitzroy pragnie krwi, jedno jest pewne, albo ona, albo Fink nie obejrzy wschodu słońca. No i właśnie jestem strasznie ciekaw, jak to się dalej potoczy tutaj. Tak naprawdę nie jest to tutaj do końca pewne. Zobaczymy. Proszę bardzo, jesteśmy w nowej lokacji, gra nam się zapisała, a więc myślę, że to jest idealny moment, żeby zakończyć ten odcinek, w którym to działo się całkiem sporo, musicie to przyznać, i fabularnie też się wiele pozmieniało. Po raz kolejny przeszliśmy do nowego wymiaru i ta sytuacja zaczyna się coraz bardziej komplikować, dlatego jestem coraz bardziej ciekawy, jak to się dalej potoczy. Wy też oczekujcie na kolejne odcinki, w których będziemy sobie dalej tę grę przechodzić, a tymczasem bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę, no i do usłyszenia następnym razem. Cześć!